Moi kochani, dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. To właśnie tego dnia powiedział. Znaczy, nie wiem, czy tak było, ale mogło tak być. Tu masz, Dawidzie, kartę 52 kart. Przejdź dzisiaj w końcu po raz pierwszy tą grę, bo nie mogę już patrzeć, jak co chwilę udajesz i oglądam twoje niepowodzenia. Moi drodzy, także rozpoczynamy przygodę. Czy dzisiaj leki brałem? Wziąłem już leki, tak. Wziąłem już leki. Bierzemy Jokera na start. Zyskuję 4 dolary na końcu rundy! I to jest Joker! I to jest Joker, widzowie. Podwaja pieniądze, czy dodaje mnożnik do karty? Do króla dajmy mnożnik. Dobra. Podwaja pieniądze, słabo, ale damy może radę. Dobra, zobaczmy. Panie Niklas, witam pana serdecznie. Weselmy się i radujmy się w nim. Witam pana, dzień dobry. Jakiś humor mi wszedł lepszy taki. Może Mikołaj, ta subskrypcja 75-miesięczna, to może ona właśnie. A może to narkotyki po prostu? Znaczy nie, chyba nie. Ej, ale gówniane karty, patrzcie. Leki działają. No, sake biri! Czy Patty wstała, bo usłyszała, jak krzyczę? Ej, no nie, no to jest żart jakiś. Ej, ja nie przejdę pierwszej rundy. Nie no, nie wytrzymam, widzowie. O, mnożnikowa karta. Świetnie, tylko brakuje damy. Nie no, nie wytrzymam. Dobra, zagrajmy kolor, to może zadziała. A nie, bez tego, tak. Okej. Mnożnikowa zadziałała. Może tu ktoś będzie zainteresowany. Na apce jej są wyprzedane NFS-y. Można kupić NFS-y za 6 zł, normalnie kosztują 200. O! Panie Niklaus, a właśnie, bo ja sobie kupiłem dzisiaj na początku gry, początku dnia, całą Command & Conquer serię, gdzie jest, kurde, kilkanaście gier. I za 50 zł ją kupiłem na Steamie właśnie, no. Kilkanaście gier z Command & Conquer za 50 zł. Paczka, Ultimate Edition. No, ale NFS-ów... których NFS-ów nie da się już w ogóle kupić cyfrowo? Undergroundów, tak? Których jeszcze? Most Wanted'a chyba? Nie, czekaj. Wszystkich starych się nie da, okej. Dobra. Kurde, jakiegoś Jokera bym se kupił, ale ponowne rzuty to słabo. Nie mamy Jokera. No dobra, następna runda. Wybieramy. Ulepsza jedną wybraną do złotej. To ja bym sobie ją na koniec zostawił. Dobra, to zróbmy tak. Asy, dwie pary. Tylko że nie będą zliczone, nie? To zróbmy tak. A, poczekaj, 5, 4, 3, 2, as. Moment, bo tu jest street. 5, 4, 3, 2 i as.
street będzie lepiej liczony, nie? Kupiłem sobie też premium do PF3, może się przyda. No w końcu się kupiłeś, dobra. To będziemy grali kiedyś na innych mapach niż podstawowe. Back to Karnawał! O, Mikołaj! Ej, musimy się zgadać, Mikołaj, na Back to Karnawał kiedyś. Zrobimy jojo! Kop z Damiankiem! Koop z Damiankiem. Tu jest para. A czekajcie, jest kolor? O, ale ten kolor nie zadziała w ogóle, bo ja bym wywalił w ogóle ten, bo to mi nie zadziała tutaj totalnie. 6, 5. Dama, jopek. Serce. Ja bym pod kolor pograł. To byłoby do zrobienia. 1, 2, 3, 4. Wywalmy te dwa kolory. Kurde mol. No dobra. Nie chcą się przyaktywować. To niestety nie jest to, co bym chciał, ale zagrajmy. Dobra, to. To jest niewytłumaczalne dla mnie, totalna słabizna. Jezu. Nie no, to zagram tą parę i jeszcze wyrzucę karty przy okazji, żeby ich nie było po prostu. Licząc, że dostanę coś... O! Tu już się coś zaczyna dziać. Tu jest to pod poker, fajne. Tu się zaczyna coś dziać. Ja bym jeszcze jedną odrzutkę zrobił. Ja bym to odrzucił. Ja tu ryzykuję, ale ja to odrzucę i zobaczymy, czy coś się wydarzy. Dobra. I tu jest mnożnik, tylko wiecie, co zrobimy? I ja dam złotą kartę, bo ja zagram te trzy karty, ale zagram sobie to jako złotą. I one, jeżeli ja mam je na ręce, to powinniśmy dostać... No właśnie, powinniśmy hajs dostać z nich. Świetnie. Close quarters. Ej, a jaki był najgorszy Battlefield? Hardline chyba, nie? To był najgorszy, jaki wyszedł, taki z tych nowożytnych. No bo jaki inny? Najgorsze gówno. Oni chcieli Counter-Strike'a z tego zrobić wtedy. Czekaj, Hardline to był to? Policjanci i złodzieje to? Jeżeli zostanie zagrany trójka, karty w folii holograficzne pojawiają się dwa razy częściej. O, to ja chcę, żeby częściej się pojawiały. Do szklanej karty czy do szczęścia? Dobra. No i dobra, za 3. Zwiększ układ poker. No nie, no ale poker to... Ale dobra, użyjmy tego. Nie będziemy tego pewnie mieli nigdy w życiu, ale sprawdźmy. Mega paczkę tajemnej wiedzy, weźmy ją. Dwa taroty dostaniemy. Dobra, karta szczęścia. To znowu króla dajmy. Ulepszymy naszą talię. Zamienia do trzech w kiery, to nie wybiera
To jest pod trójkę. Wybiera dwie karty, zamień kartę po lewej, niszczy do dwóch, karta kamienna. I teraz tak. Bez rangi lub koloru. To nie wiem, co chcę tutaj do kamiennej zmienić. To? Co to daje w ogóle wtedy? Daje 1 dolar za każdą rozegraną rękę w tym podejściu. Nie skipuję tego. Pokażcie. Trójki, tak? Jeżeli będzie trójka, to dostaniemy dużo pieniądzów, moi drodzy. Za trójkę. Ale możemy już teraz zagrać coś takiego. A, przepraszam, co to jest? A, bo brakuje damy, no tak. Coś takiego, streeta. Trójeczka. Też street, kolejny. A może w tą trójkę przyatakujemy jednak. Dobrze by było. 5, 4, 3, 2, as. 3 streety już zagrałem. No nie no. Serio? Czekaj, a źle to zrobiłem. Dobra, moment. Dobra, to by było dobrze, jakby zostało. Dobra, wymienimy, myślę, że musimy wymienić. Te 4 karty odrzućmy. Dobra, mamy 2 króle. Ile mamy jeszcze w talii? Poczekajcie, bo ja muszę zobaczyć, ile mamy jeszcze króli. Jeszcze jednego króla tylko mamy ukrytego. Więc może być ciężko. Wymieńmy jeszcze te 4. Dwie damy. Ile mamy dam? Nie, dam już nie mamy w talii. Tylko byśmy musieli znaleźć króla. Kamienna, a czekaj. Żetony bez rangi i koloru. Po prostu żetony, okej. To jeszcze po króla bym dał. Dam już nie mamy na pewno. Para i to. A to będzie zliczone tak po prostu? Pokaż. Okej, to po prostu zliczone zostało. Jest! Trójka! Essa. Ale teraz tak. Trójka jest. No. I dostanę dużo. O. Ale poszło 1600. Czy to jest K-drop? Nie, to nie jest K-drop, to jest gierka dla dzieci. Chociaż już nie dla dzieci, bo nie słyszeliście w ogóle aferę z tą grą, nie? Ta gra, jak widzicie, ona zawiera tutaj zasady może związane z pokerem, ale całkowicie odchodzi to na drugi plan, bo potrzeba tutaj modyfikatorów, jokerów, mnożników i tak dalej. Jest to taki roguelike i oni z gry, która jest 3+, czyli dla dzieci, zrobili ją 18+, w niektórych krajach i dzięki temu na Steamie nie może tego sprzedawać twórca gry tak jak chciał na początku. No totalna byka, nie? Po prostu. No. Aha. Karty zagrane wcześniej w tym wejściu zostają osłabione. Uuu. No to ja muszę to zagrać, żeby układ pokerowy był w tej rundzie. No dobra, ale ja bym mógł zrobić takiego streeta, nie? Czy nie? To nieźle, widzowie. No to tutaj jest dwójka na pewno, to są dwie pary. No ale to nic, nie dostaniemy pieniędzy za to, pokaż. Znaczy pieniędzy, no. Dobra, to teraz tak, ja my potrzebujemy trójkę, parę. Kurde, co to jest w ogóle za shit? Co tu się dzieje?
On będzie zbonusowany razy 3, tak? Tak. Dobra. Czyli streety są bonusowane teraz. Mamy jeszcze dwie zagrywki i odrzutki. Wywalmy to. Trójka. Zagrajmy trójkę. I odrzucę jeszcze te dwie karty przy okazji. Dobra. Dobra. Planety, planety. Mnożnik. Voucher. Dobra. To zagrajmy tak. Planety. Planety w tej grze, moi drodzy, ulepszają mi układy. O, dwie pary. To jest bardzo dobre. Bo bardzo często dwie pary wyrzucamy. I jeszcze zagrajmy tą. Jumbo. Jumbo planeta. Na dwie pary. Uran. Uranus. Tak. Taka ciekawostka dotycząca, moi drodzy, gier. W wielu grach multiplayerowych, gdzie możecie stworzyć nazwę waszej postaci, nie możecie użyć imienia Janusz, ponieważ jest zablokowane w środku słowo anus. Więc żeby nie używać takiego, to oni to zablokowali. Tak? Uranus. Był full? Jaki full? Co ty gadasz? Dziś jest full. Mamy parę. Dobra. Zagrajmy sobie dwie pary, bo mamy wysoko. Teraz też bym poszedł po dwie pary. Pięć, cztery, trzy, dwa. Dobra, jeszcze muszę jedną zrzutkę zagrać. O! Dobra, to zagrajmy tak. Zagrajmy tą parę i ona będzie wzmocniona i jeszcze to weźmiemy, nie? O! I tutaj dwie pary weźmiemy. O! I dostaniemy hajs za tą złotą kartę jeszcze. No, siadło. Full za dwie minuty. Co się stało? Co? Jaki full? Co? Jaki? Za dwie rundy. Full polis? Jaki full polis? O czym ty gadasz? Co? Mnożnik plus 4 za każdą kartę poniżej 52 w kompletnej talii. Nie rozumiem. Aha, że im mniej kart mamy w talii, tym większy mnożnik. To bierzemy to. Erozja. To bym też wziął. Ale... Okej. Mnożnik plus 1 za każdą wykorzystaną kartę tarota, albo każda figura karciana w ręce ma 1 na 2, daje dolara. Ej, to jest zajebiste. Dobra, zobaczmy. Uuu! Ze szkła złota karta czy mnożnikowa siódemka? Tworzy kartę planety, jeśli karta jest w ręce na koniec rundy. Dawaj ją. Grajmy.
Co to jest? Rozpoczynasz ze zero zrzutek. O kurde. Ulepsza poker o 3 poziomy? Nie wiem, czy my chcemy to zrobić. W sensie to poker to mi nie jest potrzebny, to olać ten poker chyba. Pabloral jest szefem. Pabloral, dziękuję ci serdecznie, witam w gronie subskrybentów na 3 poziomie! Pieniądze macie, macie pieniądze, widać w tej Polsce, dobrze żyjecie, tak jest! Dobrze żyjecie w tej Polsce, tak jest! To nie ma lipy. Streeta możemy zagrać. Możemy zagrać streeta, tylko pytanie, czy ja chcę, bo ja bym w dwie pary bardziej szedł. Ale dobra, to możemy zagrać. 3, 2, coś takiego możemy. 5, nie? Okej, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8. Kolorowo nie ma. Pabloral wziął tak, a pieniądze tak policzył, tak. Ach, policzył, dobra. To zróbmy tak, moi drodzy. Czy my tu będziemy mieli dwie pary? Ja bym sobie zagrał dwie pary w ten sposób. Kolor? Brakuje tu w kolorze. No drugą parę bym musiał zagrać, albo trójkę. Jeszcze jedną odrzutę zrobimy. Dobra, dwie pary. I tą też wyrzucę przy okazji. Bardzo ładnie. O, i dwie pary, pięknie. Świetnie. Jeszcze trochę brakło. Kurde, minimalnie brakło. Chyba dwie pary mamy to. I mamy na ręce i dostaniemy hajs. O Jezu, dobrze, dobrze. Pieniądze dostaniemy, pięknie. Ale ładna ręka na koniec. Dostaniemy bonusy i kartę i dolary i wszystko dostaniemy. No i dobra, kareta. Użyj karetę. No i teraz jest bardzo ważna rzecz. Dobra, bierzemy to. Fula ulepszymy. Nie mamy zrzutek. Street. Pięćdziesiąt trzy karty. Co się dzieje? Czemu nie czytam? Tego jokera numer 4 sprzedaj. Bo byś musiał... No właśnie widzę, nie? To ja widzę właśnie, sprzedaj, tak, tak, tak. To ja właśnie widzę. I po prostu zagramy chyba to. I jeszcze paczkę sobie standardową weźmiemy. O, dziką kartę z dwójką. O, mnożnikowa lepsza chyba, czekaj. Dzika karta też. Mnożnik, gdy ta karta jest w ręce, to wezmę tą. Dobra, no to lecimy. Dobra, to będzie giga ciężka przeprawa teraz, zobaczcie. Bo nie mamy zrzutek, czyli nie możemy wymieniać kart, nie możemy odrzucać. Poczekajcie, bo w ogóle jest mała ilość FPS-ów, ja to muszę naprawić. Ja to naprawię, może płyty nie ma. O. I teraz tak, moi drodzy. Dobra. 10, 9. Kurde, świetnie by było. No właśnie.
10, 9, 7, 6, to ja jedną parę chyba po prostu zagram i do tej pary dokoptuję jeszcze po prostu karty, nie? Dobra. Para będzie wzmocniona. No muszę to zagrać niestety. 7, 6, 5. Zagrajmy. No liczymy na to, że przyjdą jeszcze coś, że przyjdą lepsze czasy. As. 10, 9, 8. Kurwa, ale tak nie siedzi ta ręka, tak nie siedzi. No właśnie, źle już było. Teraz będzie dobrze. A, kolorem. Kolorem też nie podziałamy. Muszę zagrać wysoką kartę i przepalić karty, nie? Kolor, ale kolor... Właśnie. Ja pierdziele, no nie zrobimy tego. O Boże. To jest bardzo mały przelicznik. Jest trójka. Nie, to jest dwójka. No nie zdobędziemy 5000 punktów. Nie ma takiej opcji. Chyba, że... No nie, nie ma, no. Nie ma. Ma... Dwie pary były mocne, ale dwie pary nie miałbym punktowane mocniej. O! Czekaj. Ale to jest słabo. Powiedzcie mi, co ja mogę wam powiedzieć? Zagraj sobie runa pod kolor i planety, bo w taki sposób nigdy tego nie przejdziesz. Dlaczego tak uważasz? Kolego. Weź, weź się. Nie psuj mi zabawy. Psujesz zabawę. Niszczysz dobrą zabawę, widzisz? Co się stało? Okej. PPW! Nie PPW! Teraz się uda. Czuję to. Czuję. Okej, okay, pieniądze i za każdego jokera dostaję. Przeszkadzajkę bossa. Ponowne rzuty dają... Okej, okay, sklep oferuje folii. Kiedyś się uda, dzisiaj się uda. Oj, byczku. Mhm. Dobra, czyli zrzutki zostajemy, żeby hajsu dostać więcej, tak? Zrzutki zostawiamy, żeby hajsu dostać więcej. Oj tak.
Stłucz się na jeden, dwóch rodzaje ręki w danym ranie i próbuj dobiegać karty i planety. No właśnie tak chyba będę chciał. Joker. Każda zagrana zalicza się do punktacji. Essa. Tarot. Zagrajmy tarota. Tutaj mamy fajną, to jest chyba okej, nie? O, trójki mogę użyć. Czyli będziemy grali w trójki, dawać, lecimy, moi drodzy. Lecimy, gramy w trójki. Czy dostaniemy, odrzuca dwa losowe karty z zagraną rękę? Jokera w folii, dawaj, Joker w folii, będę brał. Dobra, teraz patrzcie. Zyskaj dwa, mnożnik za Jokerów, nie? I teraz tak, ja bym zrobił, pod trójkę bym szedł, to odrzuciłbym te karty. Tak? Oho. To niezła trójka. Trójka. Cicho, 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 cicho. No nie! Come on! Kurwa, dawaj trójkę! Ostatnia szansa! Nie, no to jest żart. No, teraz dostałem. Wejść z zagrania na łatwiejszym poziomie? Nie mogę, nie mam. Nie ma łatwiejszego poziomu. To jest najniższy poziom trudności. Kolego sympatyczny. Niestety. Nie ma już łatwiejszej gry. Para wystarczy, nie? O. Oho, oho, oho! Zaciągnij dług do minus 20 dolarów! Essa! Bierzemy to! I drugi. Wszystkie figury karciane zamieniają się w złote karty przy zagraniu! Co? Co ty gadasz, gościu? Podnosi limit zarobionych odsetek na rundę do 10 dolców. Pa, kareta, kareta, kareta. Chcesz dużego fleta? Bierzemy to? Nie mogę, bo nie mamy już. Mamy długi minus 12. Mega paczka standardowa, dawaj. Wybieramy dwie karty. Wybierz, wybierz. Dobra, jedziemy, moi drodzy. Podwaja pieniądze, no podwaj, ciekawe, czy mi podwoi minus 12 do większego długu. Dobra, widzowie, jak teraz gramy? Na trójki. I wszystkie figury karciane zmieniają się w złote karty przy zagraniu. Co ty gadasz w ogóle?
Co ty gadasz, gościu, co ty gadasz? Co ty gadasz? Co ty gadasz, gościu? Gościu, gościu. Dobra, tu jest w pokera idziemy. Moi drodzy, idziemy w pokera. O! 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 Dobra, spróbujmy. Patrz, dziesiątka, a gdzie jest dziesiątka? Jest ona w talii jeszcze? Dziesiątka... pik. Bierzemy? Patrzcie. Teraz dociągam spośród 41 kart z talii do pokera. Dycha. Uwaga! No dobra, to zostawię dziewiątkę. Trzy karty odrzucam i potrzebuję 41 kart. Matematycznie jest to możliwe. Ósemkę albo dziesiątkę. Uwaga! O! Uwa. Coś nie wyszło. Dobra, uwaga. Odrzucam asa. Uwaga! Uwaga! No dobra. Nie, jednak nie gram wokół pokera. Patrzcie to! Uuuu! Mocarz! I one są złote już? W talii? Ty, patrz! Pół joker! Mnożnik plus 20, jeśli zagana ręka zawiera 3 lub mniej kart. Ale gówno. Ale nie, to na trójki by było zajebiste, nie? Ej, to na trójki by było świetne. No. Spectral paka, dawaj. Deja vu. Dodaj czerwoną pieczęć do jednej wybranej karty. Aktywuj ponownie tą kartę. O, daje wersję do jednej ręki. Czekaj, czekaj, daje wersję folii holograficzną lub polichromową do jednej wybranej karty. Nie. Dodaj niebieską pieczęć. Czy zamienia wszystkie karty w ręce na pojedynczy losowy kolor? Okej. Okay. Teraz co tu wybierzemy? Pieczęć czy jednak weźmiemy to? Aurę. Dodaję wersję folii holograficzną lub polichromową do jednej karty, czyli jedną kartę wybieram. Każda zagrana karta zalicza się do punktacji. Ej, ja bym wydupił to, tego pluska i dodał pół jokera. Co wy na to? Wydupię tą kartę i wezmę pół jokera, bo patrzcie, mnożnik plus 20, jeśli karta zawiera 3 lub mniej kart, jeśli ręka, to w połączeniu z... Ej, zaraz! Przecież ja nie mam bonusa do trójki. Nie, mam, przepraszam. Bonus do trójki. Trójka mam giga mocno zagrywana. To trójka plus ta karta. Giga mocna rzecz.
No. Zdobądź minus... Dobra. Patrzcie teraz. Ooo! Patrz to! Pa jak... Pa! W jednym ruchu to robię! Pa! Pa! Patrz! Widziałeś to? Planeta. Dwie pary. Para. Bierzemy jeszcze jednego tarota? Bierzemy tarota. Jedno na cztery zmiany Jokera w wersję... No to się może nie udać, ale jakby się udało... Bierzemy? 25% szans, moi drodzy, że jeden Joker będzie ulepszony. I to zajebiście będzie ulepszony. Uwaga! Zrobię taniec! Zrobię taniec! Szczęścia. Stanie szczęścia, uwaga! Nie no. Patrz! Trójka! Pełna moc! Dziękuję, do widzenia! Figury karciane dają 30 przy ich zagraniu. Ducha? Podwaja pieniądze. Karta złota, karta kamienna, szklana karta się może rozdupcyć. Co to jest? Minus jedno wejście? Plus minus jeden do ręki na rundę. Czekaj, jak to działa? Co mi to da? W sensie cofnę się? Tak jakby w rozgrywce? Mhm. No dobra, ale minus jeden do ręki na rundę. To mi to na stałe zabierze? Będę miał cztery wejście? Cztery ręce będę miał do końca gry? Nie wiem właśnie, czy to jest warte tego. Tego nie bierzemy, bo to jest bez sensu. Warto? Dobra. Zróbmy to. Dobra. Sklep oferuje Jokera w folii. Dobra. Dziewięć, osiem, siedem, sześć. Streeta zagramy, ale nic szczególnego tu nie ma. Trójkę bym sobie zagrał jakąś. To jest fajny kolor. No dobra, to zagrajmy kolor.
Brakuje mi... No dobra, zagrajmy dwie pary. I teraz musimy dowalić ostatnim mocarzem. Kurde, nie mamy trójki, ale... mogę odrzucić sobie... Raz, dwa, trzy... Te trzy karty. Znaczy, tu dwie pary by wystarczyły w teorii, nie? Dobra, to rzućmy dwie pary i powinno wystarczyć. Dobra. Dobra, i dostałem uczony. Zagrane asy dają plus 20 żetonów oraz mnożnik plus 4 przy ich zagraniu. Albo, jeśli pierwsza zrzutka w rundzie, to tylko jedna karta, niszczy ją i zyskujesz to nie. Dobra, i teraz tak. Voucher. Paczki niebiańskie zawsze zawierają kartę planety dla naj... Ooooo! To jest świetne. Dawaj. Nie wezmę tego. Kurde. Potrzebuję dolara. Muszę zaciągnąć kredyt. Kurde, nie mam pieniądzów, widzowie. A może to? Nie, bo to już nie będę mógł wtedy. Dobra, następna runda, lecimy. Mega paczka tajemnej wiedzy. To są dwa taroty, nie? O, planety są. Czekaj, nie, to jest... Karta bonusowa. Dwie wybrane karty do karty mnożnikowej. No to co? No to to i to. Mnożnikowa. Co dalej? Można je użyć dowolnego koloru. Dzika karta. Otrzymuje dwie losowe karty tarota. To to chcę. Dwie losowe taroty. I jedno możemy do złotego. O Jezu, to jest do spalenia. To sprzedamy. Tego nie chcę. Otrzymujesz maksymalnie do dwóch pospolitych jokerów. Nie, to zagrajmy sobie normalnie. Wyjdźmy na plus z hajsem. Dobra, zagrajmy sobie, bo tutaj brakuje, tu jest 9, ja bym se zagrał, bo mamy normalnie 9000 do odebrania, ja to wywalę. Kurde, fajnie to wygląda, teraz dyszkę wywaliłem, no to ale słabo, nie? Ale to słabo, bo dyszkę wywaliłem. Dobra, ja muszę tak zagrać. Okej. Zagrałbym dwie pary. I one mi się ozłocą, nie? Trójka. A te karty mi dadzą hajs. Ale nie, ja bym je zagrał to i to, żeby mi się po prostu ozłociły te karty. Aż się nie obwłaca? Okej, okay, nie ozłocił się. As to nie figura, okej. Uruchom ponownie wszystkie karty punktujące w ostatniej ręce rundy. Ten może zmierzch to jest dobre. Poczekaj, uruchom ponownie wszystkie karty punktujące w ostatniej ręce. Ej, no to to jest giga dobre chyba. To mi ponownie wszystko liczy. Ale zamiast czego to wywalić? Może to, tą gratyfikację bym wywalił. Ponownie policzy wartość kart, ale nie combo i układ. Aha, czyli tylko podstawową ich wartość.
to może trochę mało być, nie? Wszystkie karo do... Jezus. Wszystkie karo są osłabione. No to świetnie. 987. Kurwa, no to wywalmy te karo. No to wywalmy w ogóle całą rękę. O. Tu już mi się to podoba. 10-9-8. Tu już mi się to podoba. Czy możemy zrobić kolor? Zagrajmy kolor. Okej. Czwórki. Czwórki, tu jest dziewiątka. Dobra, to są dwie pary. Dwie pary. Dobra, ja sobie pozwolę. Dobra, ja sobie pozwolę to wywalić. Przepraszam, jeszcze tą piątkę. Zbieram na trójkę. Jest. Trzy. Znaczy, mógłbym zagrać fulla, ale full mi nie da tego, co mi da trójka, nie? Nie da ci tego, matka. Co da ci sąsiadka? Zyskujesz plus jeden do zrzutki na rundę, na stałe. Bierzemy, nie? Chyba bierzemy i bierzemy planety. O! O! Czekaj, czekaj, czy mi starczy pieniędzy? 10? Możemy 16 długu zaciągnąć. 10. Oj, za dużo. To zostanie mi w następnej rundzie, nie? To weźmiemy. Oj, zajebiście. Full. Full i kareta. I to. Trójka na wyższy poziom jeszcze. Na szóstym. I dwie pary. No, dobra, to będzie okej. Kurde, jeszcze tarot mnie kusi, ale już nie bierzemy go. Dobra, idziemy. Ładne karty w ręce, żeby dostać pieniądze. Dobra. A, i odrzuciłem asa i akurat. Wiecie co? Zagramy coś takiego, myślę. Dwie pary, bo też mam wysoko punktowane. Tu są mnożniki jeszcze, więc powinno całkiem siąść. A co tu się dzieje z kolorem? Coś się stało. Kolor. A, to za niski poziom, to w ogóle dobra, niepotrzebnie to zrobiłem. Ranga? No dobra. 10, 9, 8. Mam jeszcze dwa razy. Te dwie bym zostawił. To jest mnożnikowa. Ja bym sobie odrzucił jeszcze. Znaczy, bo można zagrać pod kolor znowu, nie? Nie można zagrać pod kolor. Ranga. Poczekajcie. Zostawimy piątki i zostawimy asy. Odrzuć. Kurwa, serio? No dobra, zagrajmy dwie pary. Tu są hajsy. Dobra. Merkury daje mi parę. Wybierz jeden z czterech jokerów. Ty, ostrą kartę mogę zagrać. O tak, ostra karta jest giga dobra. Dobra, wywalamy to, nie? Wywalamy to. Bierzemy ostrą kartę.
Bierzemy parę, kupujemy to. I bierzemy to. Dobra. No jest sa. Tracisz 1 dolar za każdą zagraną kartę, nieważne. Otrzymujesz z dwóch. Czekaj. Otrzymujesz maksymalnie dwóch pospolitych jokerów. No to pokaż. Aha! Tylko musiałem mieć miejsce. Essa! No dobra. Tracę za zagraną kartę dolara, ale ja mam debet, także spokojnie. Trójki. Essa. Dobra. Kolor. Nie, bo ja bym chciał zagrać, poczekajcie. Bo ja bym w trójkę poszedł, nie? Znowu. Wyrzucę to. Nie robię koloru, bo to szkoda. Kurde. No. I to jest pełna essa. Tak jest! $49,000 siadło. Voucher. Karty planety w obszarze przedmiotów zużywalnych dają mnożnik razy 5 za utworzony z nich konkretny układ pokerowy. Kurwa, gościu! No, tylko że mi to nie starczy. Moment. Po wybraniu przeszkadzajki zyskujesz mnożnik 0,5, zniszczysz... Nie, nie chcę. Dawid, nie gin, nie będę ginął. Ten voucher... Ten voucher mógłby być dobry. Ale czekajcie, jak to przed... Karty planety w obszarze w przedmiotów zużywalnych, czyli tu po prawej stronie, tu nade mną, tu. Czyli jak tu by były karty planety i nie byłyby użyte, to każda z nich daje 1,5 razy za utworzony z nich konkretny układ. To by musiał mieć tam na przykład... nie, no to... To nie wiem, czy to jest, to ma sens. To nie ma sensu akurat chyba. Trójka na... O kurwa, gościu. Trójka na poziom 7, widzowie. Siadła. Daj tarota jeszcze jednego. Dobra, jedziemy. Zdobądź przynajmniej, okej. Jedziemy, moi drodzy, jeszcze... Okej, dobrze, dobrze, dobrze. Odrzućmy. Odrzućmy te dwie karty. Kurde mol. To chyba dwie pary zagramy. Dwie pary. Chyba że jeszcze jedną próbę do wykonać. Jeszcze jedną próbę bym wykonał. Nie, no bo tak będziemy przetasowywać i to się nigdy nie wydarzy. Dobra. $10,98. Brakuje króla. Street. Masz streeta? Ej, ale ja cię nie, deczko, nie obrażałem! Jak masz zeza, to ja ci nic nie takiego nie powiedziałem. Tak? Kolego,
Uważaj sobie. Uważaj, co ty tam gadasz. Ale siadło. Chroni przed śmiercią, jeśli punkty z żetonów stanowią przynajmniej 25% wymaganych żetonów, ulega samozniszczeniu. Mega paczka pajaca, widzowie. Po zagraniu dowolnej karty na stałe otrzymujesz 4 żetony. O kurde, ale pod trójki tu będę grał. Nie, to pod trójki biorę. Patrzcie, jakie combo. Która daje złote figury? Ta, nie? Czekajcie, która jest słabsza? Abstrakcyjny Joker, który daje plus 15? Czy maska Midasa? To chyba maska Midasa jest słabsza, nie? I wtedy bym wziął to pod trójki, zwariowany Joker. Midas, Midas. Dobra. Czyli 3 lub mniej kart. Dług do minus 20. Jeśli pierwsza ręka wie tylko jedną kartę, nie. Po zagraniu dowolnej karty na stałe zyskujesz 4. Nie, to już chyba żadnej nie chcemy, nie? To już nie chcemy żadnej chyba. No chyba, że abstrakcyjny Joker do wywalenia, ale wtedy nie wiem, co jest lepsze. Musisz wyjść na plus i wymienić tego Jokera z debetem na finałową walkę. No to ja wiem. Dobra, to tak zrobimy. Musimy wyjść na plus teraz. To jedziemy z tematem. Mhm. Dobra, lecimy w trójkę. Totalnie tu nic nie ma. 5-4. A nie, jest, przepraszam, to jest. Street. Niczego tu nie znajdę, tak jak w goticzku. O, prawie. Dama. Dobra. No muszę trójkę wydupić jakąś, moi drodzy. To wykorzystać lepiej. O! Jeszcze brakło. Jeszcze brakło. To te zostawiamy i dwie pary dorzućmy, nie? Powinno być zwycięstwo. Dobra. Kurde, minus 1. Przepraszam bardzo, ale widzę, że pan korzysta z Jokera karty kredytowej. W jakiś sposób owadziała?
działa, że normalnie mogę zaciągnąć dług do minus 20, czyli mój portfel jakby się pogłębia o 20 dolców bardziej, wiesz? Do minus 20 mogę mieć kredyt. Debet, no. Dobra, no to chyba tyle, nie? Idziemy, nic tu nie kupujemy. Co tu mamy? Po zagraniu lub... Czekajcie. Po zagraniu lub zrzutce zawsze dobierasz 3 karty. Dobrze, czaję. I teraz tak. Na pewno będę chciał atakować w trójki tutaj, nie? Czyli nie opłaca się wyrzucać więcej niż... Dobra, czyli 3 karty dobieramy, czyli nie wyrzucam... Okej, czyli te piątki na przykład nie wyrzucę. Wyrzucę tak. Kurde mol, serio? Dobra. Fuck. Co, 2 karty zagram? No nie, no kurde, come on! Dobra, ciulić je mam. Nie, bo nigdy nie zdobędziemy tych kart. Co tak mało? Czekajcie, spokojnie, ja to zagram. Wiem, że streeta bym mógł zrobić, ale... Trzy karty wywalmy. Essa. Dobra. Teraz by trzeba było jeszcze jakąś trójkę zrobić. Mamy jeszcze 2 ręce, fuck! Teraz trzeba jeszcze jedną trójkę zrobić, widzowie. Pokażcie, czy 9 dobierzemy. Jest szansa na 9. Jest szansa... Asów już nie będzie więcej. Asów już nie będzie na pewno. Asów już nie będzie. Dobra, widzowie. Asy bym wyrzucił. Graj 2 pary, ale jak zagram 2 pary... Były już grane 2 pary? Grałem już 2 pary w tej grze? Grałem już 2 pary? Kurde, chyba grałem na początku, bo jeżeli grałem, to będą razy 3 będą zboostowane. Dobra, zróbmy tak. Wyrzućmy 3 karty. Te. O! Mocarz! Mocarz! Ej, bierzemy mima. Wywalamy debet, co? Chyba. Wywalamy kartę z debetem. Sprzedam debet. Jeden slot na kartę dostępny w sklepie. Nie, no debet, biorę mima. I kupuję jumbo. Dwie pary, poker, full. Nie wiem, czy full, czy 2 pary lepiej.
Nie, bo full to nie, no ja bym miał trójki, to dwie pary. Dobra. Siema. Ulepsza wysoką kartę o 3 poziomy. To jest bezsensowne moim zdaniem. Czekaj, zagranie dwie pary ustawia pieniądze na zero. A ten W. Kurde, mógłbym to skipnąć, ale czy ja chcę wysoką kartę na poziom czwarty, skoro w ogóle jej nie zagrałem nigdy ani razu i w ogóle tego się nie gra? To się zarób kasę, no tak. Dobra, to zagrajmy pod trójkę. Aha. Dobrze. Siódemki trzymamy. Siódemki z... Oj, kurwa, jedna siódemka została. Króle dwa zostały. Jak kolorowo tu wygląda? Źle. Siódemka tylko jedna. Dwie... To ja chyba... Nie, chyba dwie pary zagram po prostu. Chyba zagram dwie pary, widzowie. No. Walet został jeden w talii i dziesiątek już nie ma. To trzeba po prostu dwie pary zagrać. No i gramy ponownie dwie pary, bo my mamy bonus za to, że coś było zagrane już w tej... No aha, tylko teraz czy my Czekaj, moment. Czy to wystarczy? Moment, czy to wystarczy na tych piątkach i czwórkach? Ja nie wiem, jak to obliczyć. Jesteśmy w stanie to obliczyć jakoś? Kurde, powinno wystarczyć, nie? 8000. Nie no, mogę zrzutki jeszcze, robię zrzutki jeszcze, tak, dobrze gadasz. Robię zrzutki jeszcze. Kolor słabo. To zróbmy jeszcze zrzutki, jedną. Nic. No to dobra, to musi nam wystarczyć po prostu. No! Uff! Uff! Dwanaście hajsu. Street, tarot, tarot, wzmocnienie. No chyba nic nie kupujemy, nie? Ten mim pójdzie do wywalenia. Dobra, ja robię, zbieram hajs na następną rundę. Aha, podwaja pieniądze. Podwaja pieniądze, ale dwie pary ustawia pieniądze na zero. Kurde, podwoiłbym se hajs, ale dwie pary mogą mi ustawić na zero, więc kurde, bardzo średnio. No. Dobra, gramy normalnie. Gramy na trójkę. Czekajcie, bo my mamy... Okej, to trzy karty... Dobra, odrzuć. Kurwa, no ale to tak jak będziemy grać, to... Ja pierdzielę, come on guys! To tak nie może być! No nie ma trójki! Musimy grać dwie pary!
No ale nie zdobędziemy 53 tysięcy punktów. Czekaj, chwila, zastanówmy się. Trójka. No to jeszcze raz wywalam. Ja pierdolę. Zagrajmy tak. Kolejny raz dwie pary, ale nie będzie tyle mnożników już. No ja bym na tą trójkę. Teraz tak, pytanie, czy my możemy zagrać trójkę? Dupek i ósemki. Ósemek jest jeden, dupek jest jeden w talii. To jest... No to spróbujmy. Mamy. Mamy trójkę. No i teraz co? Tak! O Boże! Co jest? Nie wierzę w to! Ja pierdzielę! Dupek mi przyszedł na... Ostatnia szansa to była. Karta dziś siedzi, moi drodzy. No, karta siedzi. Dawaj, paczka niebiańska, moi drodzy. Ustawione. Ej, dwie pary mi zeruje karty. Szklana. Pogoda. Bierzemy niebies... Ej, tego mima wywalamy chyba, nie? Mima wywalamy, weźmiemy niebieskiego Jokera. Okej. Mnożnik w ostatniej ręce rundy. O kurwa. Czekaj, bo może weźmiemy go. Może go weźmiemy zamiast czegoś. Właśnie nie wiem. Ja bym go wziął. Tylko zamiast czego? Może abstrakcyjny Joker, ale on daje mnożnik plus 15, to nie jest bardzo dobre. Ten musi być tu. Czekaj, za niebieskiego. Czyli za niebieskiego Jokera byśmy wzięli tego, tak? I dali go na koniec. I jak te dwa pierwsze się aktywują, to ten mnożnik razy 3 jest lepszy niż plus 15.
No, ale później razy 3 i jeszcze razy 3 w ostatniej rundzie może być. Dobra, zrobimy tak. Dobra. To zagrajmy tak. Oj Boże, dobra. Trzymajcie kciuki, widzowie. $70,000. To jest przedostatni boss. Szóstki. To co wyrzucamy? Ósemkę wyrzucimy, dwójkę wyrzucimy, idzie... Wyrzucamy tak! Idziemy w trójkę, tak? Idziemy w trójkę, wyrzucamy te cztery karty. Czemu mówisz, oby nie siadło? Ej, tequila! O! Siedzi trójka. I teraz pytanie bardzo ważne. Czy wykorzystamy tą trójkę, żeby jeszcze wyrzucić sobie jakieś karty, które nas nie interesują? Na przykład dziesiątkę i czwórkę. Czy dorzucam? A nie, bo nie dostaniemy bonusa. Dobra, nie dostaniemy, bo przepraszam, nie było tematu, bo bonusu nie dostaniemy. Dobra. Dobra, teraz niefajne mi się wylosowało. Niefajne mi się wylosowało teraz. Bierzemy, skup się. Wygrałem właśnie drugą talię. Tobie też się uda. Te, ja bym te cztery odrzucił. Mamy trójkę. I teraz czekajcie, czekajcie. Teraz jest pytanie. Czy my tą trójkę zagramy po prostu w ostatniej rundzie, a teraz gramy czymś innym, co mamy na ręce, tak? Nie, ja bym wywalił to w poszukiwaniu do koloru, bo tych nie bierzemy pod uwagę i teraz tutaj potrzebujemy jedno serce. Możemy dwa razy odrzucić. Ale czy ja w ogóle wygram? No nie, no nie, no. Mogę spróbować. Dobra. Dobra, mamy parę. Para. Para? 7-8 zagraj. Ale patrz, bo ja plus 12, jeśli ręka będzie miała 3 lub mniej kart, plus 20. Więc może zagrać coś takiego i ósemkę zagram. I ona pomnoży im, zdobędzie bonus. Myślę, że tak zagramy. Nie, nie, to nie pomnożyło. Dobra, mam kolejną parę, którą mogę zagrać. Po prostu kolejną parę zagram. Okej, i teraz tak. Szóstki zostawiamy. Siódemkę wyrzucę. Z
Zostaw szóstki i dziewiątkę do wymiany. Ale ty nie rozumiesz czegoś, poczekaj chwilę, bo... Aha, bo ostatnia jest! No tak, przepraszam, bo jest ostatnia, dobra, dobra. Ale nie, bo ja chciałem zrzutkę zrobić jakąś. Dobra, dobra, ja wiem. Wywal 7 i 9, może coś złotego przyniesie. Dobra. A! Przyniosło. Dobra. Licz! Tak! Siedzi! Ale essa! Ostatni, moi drodzy. Ua! Dobra, ostatni teraz, ostatnia runda, znaczy runda, ostatni ten jest, ostatnie wejście. Zdobywasz bonusowy dolar odsetki za każde 5, które masz na końcu rundy. Mnożnik. Dobra. Weźmy to. Dwie pary, wysoka karta i poker. Nie no, dwie pary. Nie, amazing. Mnożnik. Może ponowny rzut zrobimy, żeby coś nowego nam się tu pojawiło. Ale tutaj... Jokery, no jokery są spoko. Dobra, następną rundę. No dobra. I tyle. Negatywny joker. Uuu, a co tam jest? Obraca i tasuje wszystkie jokery? Nie. O kurwa. Ale będzie przeszkadzajka na koniec. No, Nemesis, najgorzej, bo moje jokery, o kurwa, mają tutaj znaczenie, jeśli chodzi o kolejność. Dobra. Sklep oferuje negatywnego jokera, bierzemy to czy nie? Bo on wtedy da plus jeden slot. Bierzemy? Dobra. O kurde, dobra. Zdobądź przynajmniej, okej. Okay. Teraz tak. 10, 9, 8, 7. Ale gówniany, tu nic nie ma, tu nikogo nie ma. Tu nic nie ma. Ludzie, tu nic się nie dzieje. Tu nic nie ma ciekawego. Nie wiem, w co chcę przyatakować. W to... Nie wiem, wywalę 4 karty losowo. Dobra, coś się zaczęło już dziać. Coś się zaczęło formować. Można dać street, ale to jest bardzo mało, bardzo mało, bardzo mało. Kurwa, no nie wiem, można dać street, ale to jest bardzo mało. Można dać streeta, żeby po prostu był. Trójka i dwie pary najmocniejsze. Trójka i dwie pary najczęściej. Dobra, to ja, moi drodzy, odrzucam. Z bólem serca muszę odrzucić. Kurwa, no widzowie, no... Nie siada, nie siada nic. No chyba dwie pary trzeba wdupić. No nie, no jeszcze, no nie. No dobra, ostatnia szansa. No kurwa, ty nie. Aaaa!
A to na ostatnią rundę bym trzymał. To jakąś trójkę teraz by się przydało mieć. Czekaj, 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 czekaj. Gdzie ma być? Zamknij się. Zamknij się. Nie mów nic. Patrzcie, wymieniam asa i wejdzie piątka. Uwaga! Ale piątka. Dobra. Wywalamy wszystko wysoką kartę, tak? Czy nie? No ja bym trzy karty, ale patrzcie, jakie zostawić statystycznie, które mogą wpaść. Dziesiątka, najwięcej ich jest. Piątek jest najwięcej. Piątki, szóstki. Piątki, szóstki, trójki. Piątki, szóstki, trójki. Piątki, szóstki, trójki. Czyli szóstki nie wywaliłbym. Ósemkę zostawić. Ósemki jest dużo i szóstek jest dużo, czyli te trzy karty bym zagrał. O! O! I jeszcze teraz by do pary przydało się, nie? Szóstkę. No to wywalmy i liczymy na szóstkę i dwie pary, a potem zagramy trójkę. Dobrze mówię? Nie? Dwie ręce masz? Czekaj, 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 czekaj. No dwie ręce mam. A co ja muszę teraz? Aha, bo ja teraz zagrywam, przepraszam. Kurde, bo ja zrzutki. Jezus Maria, przepraszam was. Jezu, dobra. Bo ja, okej. Dobrze, żeście mi tak przypomnieli. No ale to zagrywam ze wszystkim po prostu, nie? Za mało będzie. O, no dobra. Nie, nie zagramy. O kurwa. No dobra. Teraz jest pytanie. Nie zagramy tyle, to mi nie wyjdzie tyle. Nie zwyciężymy. Tylko teraz jest kwestia... Czy razy dwa? Ale to zniknie mi bonus? Czy on jest lepszy? Plus 20 jest lepsze, czy to jest razy 2 lepsze? Nie wiem właśnie. Za mało. 9, 9, 9. Dobra, i tak jest za mało. Bo nie była... Trójka nie była grana wcześniej, nie? No, za mało. Kurde! Ale najlepszy run, jaki miałem, najlepszy. Przed bossem się wydupcyłem. Przed samym bossem, moi drodzy. Patrzcie, ile odblokowałem jokerów jakiś. Karo, trefl, pik. Patrz, pizza! Voucher na pizzę wygrałem. Nic. Pozdrawiam, Bonko Life.